Dzisiaj w rozważaniach wspomniałem o głównym rabinie Rzymu, Eugenio Zollim, który przeszedł na katolicyzm, który kiedy był namawiany, żeby po chrzcie przejść na protestantyzm, zadał pytanie dotyczące świadectwa, że cechą charakterystyczną dla osób, które wierzą, dla chrześcijan, jest świadectwo, świadectwo wiary, nie protestowanie. Nie protestowanie przeciwko dziedzictwu 1500 lat głoszenia tej samej prawdy wiary, którą jest właśnie świadectwo o Chrystusie, przekazane świadectwo przez apostołów swoim następcom, i to świadectwo trwa. Święty Piotr oddał życie za to świadectwo na Wzgórzu Watykańskim. Święty Paweł również. Święty Paweł za murami miasta oddał życie, stracił wręcz głowę. Nawrócenie głównego rabina Rzymu, Izraela Zollera, miało dużo analogii do nawrócenia ze świętym Pawłem. Święty Paweł nie był człowiekiem niewierzącym, tylko zrobił krok w wierze. Wszedł na drogę wiary pełnej. Przyjął Mesjasza, na którego czekał. Ale zanim to się stało, a stało się to, jak już mówiłem w tym moim rozważaniu, 13 lutego 1944 roku. A zanim o tym sobie powiemy, zobaczmy, gdzie się urodził. Urodził się na terenach Polski, pod zaborami, w miejscowości Brody, na terenach zaboru austriackiego. W czasie II wojny światowej był naczelnym rabinem Rzymu, a wcześniej, przez 35 lat, pełnił funkcję głównego rabina Triestu. Po swoim chrzcie mówił, że nie uważa się za Żyda nawróconego, lecz spełnionego, ponieważ Kościół katolicki jest spełnieniem obietnicy, jaką jest judaizm. Wyjaśniał, że Stary Testament jest zaszyfrowanym telegramem, który Pan Bóg przekazał ludziom, a jedynym kodem i szyfrem do pełnego odczytania jego treści jest Jezus Chrystus, który jest prawdziwym Bogiem, prawdziwym człowiekiem. Jako naoczny świadek Holokaustu podkreślał, że do jego zaistnienia przyczyniło się przekreślenie chrześcijańskich zasad przez ideologię nazistowską. Po zakończeniu wojny pisał: jestem przekonany, że po tej wojnie jedynym sposobem oparcia się siłą destrukcji i podjęcia odbudowy Europy będzie zaakceptowanie katolicyzmu, to znaczy idei Boga i ludzkiego braterstwa w Chrystusie, a nie braterstwa opartego na rasie i nad ludziach, ponieważ nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety. Wszyscy bowiem jesteśmy kimś jednym w Chrystusie Jezusie, tak pisał święty Paweł w liście do Galatów. Otrzymał nominację na kierownika Katedry Języka i Literatury Hebrajskiej na Uniwersytecie w Padwie. Jednak po kilku latach wykładu w wyniku antysemickich czystek został zwolniony z pracy. W 1940 roku otrzymał nominację na naczelnego rabina Rzymu. W dramatycznym okresie wojny odegrał niezwykle ważną rolę w prowadzeniu wspólnoty żydowskiej w Rzymie, która była podzielona na antyfaszystów i tych, którzy kolaborowali z władzami. Od momentu okupacji Rzymu przez wojska niemieckie, czyli od 8 września 1943 roku, wspólnota żydowska znalazła się w krytycznej sytuacji. 27 września dowódca SS Kappler zażądał od jej przywódców, aby dostarczono mu w ciągu 24 godzin 50 kg złota. Równocześnie zagroził, że jeśli złota nie otrzyma, to wtedy zostaną deportowani wszyscy mężczyźni żydowskiego pochodzenia. Na kilka godzin przed upływem ultimatum udało się zebrać tylko 35 kg złota. Brakowało 15 kg. W tej dramatycznej sytuacji rabin Zolli zwrócił się z prośbą o pomoc do papieża Piusa XII. Otrzymał natychmiastowe zapewnienie o pomocy. Okazało się jednak, że katolicy rzymscy
już nieco wcześniej zebrali i przekazali Żydom brakujące 15 kg złota. Delegat administracji watykańskiej Nogara tak pisał 29 września roku 1943 do sekretarza stanu kardynała Malione. Wczoraj profesor Zolli przyszedł o godzinie 14, aby mi powiedzieć, że otrzymali brakujące 15 kg złota od katolickich wspólnot i na razie nie mają potrzeby korzystać z naszej pomocy. Pomimo przekazania hitlerowcom 50 kg złota w nocy z 15 na 16 października zostało aresztowanych 2000 żydowskich mężczyzn, kobiet i dzieci. Pozostali pouciekali i musieli się ukrywać. Rabinowi Zolli wraz z żoną i córką udało się szczęśliwie ukryć w katolickiej rodzinie i przetrwać do czasu zdobycia Rzymu przez wojska alianckie. Po wyzwoleniu Rzymu Zolli podjął swoje obowiązki naczelnego rabina. W lipcu 1944 roku celebrował uroczyste modlitwy w rzymskiej synagodze, które były transmitowane przez radio, aby publicznie wyrazić wdzięczność dla papieża Piusa XII i prezydenta Stanów Zjednoczonych za pomoc udzieloną Żydom w Rzymie w czasie prześladowań faszystowskich. 25 lipca 1945 roku Zolli wspólnie z prezydentem wspólnoty żydowskiej udali się na prywatną audiencję do papieża Piusa XII, aby mu podziękować za niezwykle ofiarne, osobiste zaangażowanie się w dzieło pomocy Żydom, a także aby na ręce papieża złożyć podziękowanie rzymskim katolikom, świeckim i duchownym, którzy narażając swoje życie, z wielkim poświęceniem ukrywali i nieśli pomoc tysiącom Żydów, przyjmując ich w klasztorach klauzurowych, konwentualnych, plebaniach i domach prywatnych. Jak to się stało, że główny rabin Rzymu przyjął chrzest? Otóż ostateczną decyzję przyjęcia chrztu w Kościele katolickim rabin Zolli podjął pod koniec lipca 1944 roku. Dar wiary został mu udzielony po wieloletnim dojrzewaniu i szczerym poszukiwaniu prawdy. W sierpniu 1944 roku Zolli udał się do jezuity profesora Paolo Dezza z Uniwersytetu Gregoriańskiego z prośbą o pomoc w przygotowaniu się do przyjęcia chrztu w formie bardzo dyskretnej i bez żadnego rozgłosu. Najpierw musiał złożyć dymisję z funkcji naczelnego rabina Rzymu. Pan Jezus dawał mu wyraźnie do zrozumienia, że czas jego posługi w synagodze już dobiegł końca. We wrześniu w 1944 roku, w święto pojednania, tzw. Jom Kippur, po raz ostatni przewodniczył uroczystym modlitwom w synagodze. W czasie ich trwania Zolli w pewnym momencie zobaczył Chrystusa ubranego w białą szatę, który promieniował niewypowiedzianym pokojem. W czasie tej wizji Zolli usłyszał w swoim sercu głos, który mówił: jesteś tu po raz ostatni. Wieczorem w domu żona powiedziała do niego: dzisiaj, kiedy byłeś przed Arką Tory, Aaron HaKodesh, wydawało mi się, że widziałam białą postać Jezusa, który położył ręce na twojej głowie, jakby cię błogosławił. Zolli wspomina: byłem zdumiony, ale nadal bardzo spokojny. Udałem, że nie rozumiem, o czym mówi. Powtórzyła więc swoją opowieść jeszcze raz, słowo po słowie. Wtedy usłyszeliśmy głos naszej córki Miriam, wołającej z daleka: tato, tato. Poszedłem do jej pokoju i zapytałem, o co chodzi. Mówicie o Jezusie Chrystusie, odpowiedziała. Wiesz, tato, śnił mi się dzisiaj, że widziałam wysokiego Jezusa w bieli, ale nie pamiętam, co było potem. Kilka dni później złożyłem mój urząd w społeczności żydowskiej. Dymisja Zolli była ogromnym zaskoczeniem. Prezydent wspólnoty żydowskiej, widząc determinację Zolli, przyjął ją z wielkim żalem i zaproponował mu objęcie stanowiska dyrektora kolegium rabinackiego. Zolli zdecydowanie odmówił. Odpowiadając mu w liście
Prezydent wyraził zdziwienie i wielki żal z powodu odrzucenia nominacji, ponieważ profesor Zolli był najlepiej przygotowaną osobą do pełnienia tej funkcji. Aby nie prowokować groźnych reakcji, Zolli nie ujawnił głównego motywu swojej odmowy. W ten sposób, uwalniając się od wszelkich zewnętrznych obowiązków, przygotował się do przyjęcia chrztu razem ze swoją żoną Emmą i córką Miriam. Aby uniknąć zamieszania spowodowanego obecnością dziennikarzy, chrzest odbył się 13 lutego 1945 roku w prywatnej kaplicy przy zachrystii rzymskiego kościoła Santa Maria degli Angeli. Na chrzcie obecnych było tylko 15 najbardziej zaufanych osób. Israel Zolli przyjął imię Eugenio, a jego żona Maria. W nocy zatelefonował do niego korespondent agencji informacyjnej ze Stanów Zjednoczonych z zapytaniem, czy rzeczywiście przyjął chrzest w kościele katolickim. Zolli odpowiedział twierdząco. Następnego dnia wszystkie najważniejsze dzienniki w USA i w Europie opublikowały wiadomość, że główny rabin Rzymu stał się katolikiem. Zolli mieszkał blisko synagogi. Kiedy rozeszła się wieść o jego przejściu do kościoła katolickiego, zaczął otrzymywać telefony pełne pogróżek i wyzwisk. Hebrajski miesięcznik ukazał się w żałobnej szacie graficznej. W tej sytuacji zagrożenia Zolli był zmuszony jak najszybciej wyprowadzić się ze swojego mieszkania. Żona z córką znalazły schronienie w jednym z klasztorów, a profesor Zolli zamieszkał przejściowo na Uniwersytecie Gregoriańskim. Został przyjęty razem z żoną na audiencji prywatnej przez papieża Piusa XII. Wzruszeni wyrazili swoją radość i wdzięczność Ojcu Świętemu, a także przebaczenie i miłość do wszystkich Żydów, którzy ich po chrzcie znienawidzili. Po chrzcie, mówiła Emma, nie potrafię nikogo nienawidzić. Kocham wszystkich. Podczas swojego pobytu na Uniwersytecie Gregoriańskim Zolli był odwiedzany przez wielu przyjaciół i wrogów. Pojawili się również wpływowi amerykańscy Żydzi, którzy nakłaniali Zolle do powrotu na łono judaizmu, ofiarując mu każdą sumę pieniędzy, jaką by tylko sobie zażyczył. On jednak z wielkim spokojem zdecydowanie odmówił. Zgłosili się również prominentni protestanci, którzy sugerowali Zolli, aby jako naukowiec i głęboki znawca Biblii wykazał, że dogmat o prymacie papieża nie ma podstaw w Piśmie Świętym. Zolli odpowiedział pisząc książkę pod tytułem Petrus, w której w oparciu o teksty Pisma Świętego udowodnił biblijne fundamenty prawdy o prymacie świętego Piotra i każdego papieża. Zolli mówił, ponieważ protestowanie nie jest świadczeniem, nie zamierzam niepokoić nikogo pytaniem, po co czekać 1500 lat, żeby zaprotestować? Kościół katolicki był przez 15 stuleci uznawany przez cały świat chrześcijański za prawdziwy Kościół Boga. Nikt nie może bez zażenowania przekreślić tych 1500 lat i powiedzieć, że Kościół katolicki nie jest Kościołem Chrystusa. Mogę zaakceptować tylko ten Kościół, głoszony wszystkim stworzeniom, przez moich przodków, 12 apostołów, którzy, podobnie jak ja, wyszli z synagogi. Israel Zoller, jeszcze jako mały chłopiec, miał w Polsce wielu katolickich przyjaciół. Pisał tak. My, dzieci hebrajskie, kochaliśmy naszych chrześcijańskich kolegów, a oni kochali nas. Nie wiedzieliśmy nic o różnicach rasowych. Wiedzieliśmy, że nasze religie się różnią. Dlatego też, gdy nadchodziła lekcja religii, każdy podążał do swojej sali. Gdy lekcja skończyła się, znów się wszyscy spotykaliśmy. Odwiedzając w domu swego przyjaciela Stasia, patrzył z zadumą na Jezusa wiszącego na krzyżu. Już wtedy zaczął stawiać sobie pytania dotyczące osoby Jezusa. Skłoniło go do lektury Ewangelii. W miarę upływu lat jego znajomość pism Nowego Testamentu stale pogłębiała się.
Do jego nawrócenia w głównej mierze przyczyniło się zaskakujące odkrycie, że proroctwo o cierpiącym słudze Jahwe z czterech pieśni proroka Izajasza z 42, 49, 52 i 53 rozdziału wypełniło się w umęczonym i ukrzyżowanym Jezusie Chrystusie. Do tego przekonania dochodził przez wiele lat studiów tekstów Starego i Nowego Testamentu. Pomagała mu w tej naukowej egzegezie perfekcyjna znajomość języka hebrajskiego i biblijnej greki. Uwieńczeniem tych naukowych badań było przekonanie, że sługą Jahwe z proroctwa Izajasza nie może być kto inny, jak tylko Jezus Chrystus, który umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia. W ten sposób, jak pisał, ja po długich studiach, przemyśleniach i życiu w judaizmie Starego Testamentu w pewnym momencie znalazłem się w chrześcijaństwie Nowego Testamentu. Musiałem uczciwie przyznać, że stałem się chrześcijaninem i dlatego konsekwentnie zacząłem dążyć do przyjęcia chrztu. Przejście Izraela Zollera z judaizmu do Kościoła katolickiego nie było zerwaniem z przeszłością, ale kontynuacją drogi zbawienia. Kiedy zaczęto go oskarżać o zdradę, odpowiadał zasmucony: mam spokojne sumienie. Niczego się nie zaparłem. Czy Bóg świętego Pawła nie jest również Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba? Święty Paweł nawrócił się. Czy przez to opuścił Boga Izraela i przestał go kochać? Byłoby absurdem odpowiedzieć twierdząco. Od przyjęcia chrztu profesor Zolli każdego dnia poświęcał dużo czasu na modlitwie i z wielką gorliwością uczestniczył we mszy świętej. Często manifestował swoją wielką radość z faktu bycia katolikiem. Mówił tak: wy, którzy urodziliście się w religii katolickiej, nie zdajecie sobie sprawy z ogromnego skarbu, jakim jest wiara i łaska Chrystusa, które posiadacie już od dzieciństwa. Ktoś, kto tak jak ja dotarł do łaski wiary po długim okresie poszukiwań, docenia wielkość tego daru i przeżywa ogromną radość bycia chrześcijaninem. Po kilku miesiącach Zolli znalazł mieszkanie w jednej z odległych dzielnic Rzymu. Mógł więc na nowo zamieszkać wspólnie z żoną i córką. Podjął wykłady z języka i literatury hebrajskiej w Instytucie Biblijnej. Prowadził intensywne życie modlitwy. Z gorliwością neofity podejmował gościnne wykłady w różnych uniwersytetach Europy i Stanów Zjednoczonych. Jego apostolska gorliwość w sposób naturalny kierowała się do starych współwyznawców, aby przybliżyć im prawdę o Chrystusie. Otaczał szczególną opieką nowo nawróconych. Wspomagał ich duchowo i materialnie. Jako człowiek nauki rozwijał swoje apostolstwo przez publikację licznych artykułów i książek we Włoszech i za granicą. Chorował na serce. Ostatni swój wykład na temat sprawiedliwości i Bożego miłosierdzia w Piśmie Świętym miał w styczniu w 1956 roku. Odszedł do Pana 2 marca 1956 roku. Przyjmując Komunię Świętą na łożu śmierci powiedział: mam nadzieję, że Pan przebaczył mi grzechy. Z ufnością całkowicie oddaję się miłosierdziu Pana.